I słowo dożynki wśród wielu staropolskich określeń znaczy wieniec i tym mianem nazywano także obrzędową wiejską zabawę. I także ten wieniec został przyniesiony tutaj do naszego parafialnego wieczernika. Ten wieniec chcemy ofiarować Panu Bogu, który został upleciony z pszenicy, żyta, ozdobiony kwiatami. I stąd, moi kochani, ta nasza obecność dzisiaj tutaj na mszy świętej, by podziękować Bogu Ojcu, Pana żniwa, za tegoroczne plony. Chcemy dziękować Panu Bogu za chleb, także za rolników, za ich trud, jakże wielka jest tajemnica i wymowa chleba. I znamy te Jezusowe słowa z dzisiejszej Ewangelii świętego Jana. Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię obumrze, zostanie tylko samo, a jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. I słowa te rozumieją najlepiej rolnicy, którzy jak ów ewangeliczny siewca wychodzą każdego roku na swoje pola i zasiewają na nim ziarno z wiarą i nadzieją, że Bóg dokona cudu, dokona jego wzrostu. I pomni na te słowa także świętego Pawła Apostoła, ten, który daje nasienie siewcy, chleba dostarczy ku pokrzepieniu i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. I oto mamy właśnie chleb nasz powszedni, który jest nam dany przez Pana Boga tego roku obficie. I dzisiaj przychodzimy jako wspólnota ludzi wierzących i chrześcijan, aby właśnie ten bochen chleba ofiarować Panu Bogu. Życzę wszystkim Państwu dobrej zabawy, ale przede wszystkim te plony, które zostały zebrane przez rolników, ogrodników i sadowników. Cieszmy się i bawmy się dzisiejszym dniu, tak jak usłyszeliśmy to w kościele, żeby następny rok był jeszcze lepszy, żebyśmy mogli także bawić się i cieszyć plonami. Dziękujemy serdecznie panu burmistrzowi miasta i gminy Choszno, panu Arturowi Raczyńskiemu, a w tej chwili bardzo proszę o zabranie głosu sołtysa sołectwa Sławęcin, pana Seweryna Szymańskiego. Oczywiście mamy czas, w którym robimy te dożynki, trudny, bo w części naszego kraju jest powódź, jednak tak jak pokazaliście w ostatnim tygodniu, z tymi ludźmi się łączymy, pomagamy, wspieramy. Zbiórka, którą organizowaliśmy tutaj w Świetlicy Wiejskiej, naprawdę przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Tych darów było bardzo, bardzo wiele. Wyjechały dwa wozy strażackie. Szkoła podstawowa w Sławęcinie również się włączyła z nami tutaj do akcji, plus mieszkańcy nie tylko naszej miejscowości, ale i okolicznych wsi, za co bardzo serdecznie wam dziękuję. Dożynki w sołectwie Sławęcin to takie piękne podtrzymanie tradycji, że w tym najmniejszym, najdrobniejszym troszeczkę szczeblu samorządowym też można się bawić, dziękować za tę ciężką pracę rolnikom, za te zbiory plonów i też pięknie ich ugościć, bo niczego tutaj nie brakuje. Tak, jak najbardziej, to powinno wszystko wychodzić właśnie od dołu, tutaj od nas, od wsi. Mamy plony, tak, zbieramy, rolnicy działają tylko po to, żebyśmy wszyscy mieli co jeść, żeby w sklepach było pełno, żeby ludziom w miastach nie brakło żywności i myślę, że takie święto, święto plonów jest obowiązkiem wręcz każdego sołectwa. No właśnie, tutaj niczego nie brakuje, są piękne podziękowania i też jest taka niesamowita, fajna atmosfera. Dzieci się świetnie bawią, niczego, dorośli oczywiście mają możliwość porozmawiania. Czy to jest ta atmosfera spowodowana to, że tutaj jest dobra impreza, czy też dlatego, że te plony tegoroczne poszły po waszej myśli?
Tak naprawdę to ludzie tworzą atmosferę, a przyjechali fajni ludzie, wielu gości, mieszkańcy naszej wsi. I generalnie plony też nie były złe, choć bywało lepiej, bywało gorzej, nie ma co narzekać, ale ludzie tworzą atmosferę i myślę, wszyscy tutaj goście, społeczność nasza wiejska, sołecka, sąsiedzi przyszli tutaj, chcą się bawić, świętować razem z nami i to jest właśnie najważniejsze, że wszyscy chcą się integrować i to stworzyło tą atmosferę. No właśnie, jak mieszkańcy podchodzą do tej imprezy? No, jak widać, jest tutaj pełno. Są tutaj dary ziemi, bo jest i pieczony dzik, jest i zupa gulaszowa na mięsie z dziczyzny. Jest tutaj wiele, wiele pyszności zebranych właśnie tutaj z okolicznych lasów, pól, upraw. No i jak widać, wszyscy świętują, cieszą się tymi plonami, że tak powiem. Czyli długie przygotowania, no bo to wszystko też musieliście sami przygotować, a teraz jest czas na świetną zabawę. Tak jest i serdecznie chciałbym podziękować mojemu kołu gospodyń wiejskich, mojej Radzie Sołeckiej, bo tak naprawdę tu jest wszystko nowe. Nowy sołtys, nowa Rada Sołecka, KGW się nawiązało i jak widać prężnie tutaj działamy, pomagali mi od samego początku do końca. Gdyby nie oni i osoby tu mi pomagające, nie byłoby tej imprezy, ale jak jest z kim robić, że tak powiem, to robimy i się bawimy. Czyli można powiedzieć, że to jest piękny start w przyszłość i zapowiedź tego, co będzie też w latach przyszłych. O, myślę, że te nasze dożynki staną się teraz imprezą cykliczną i co roku będziemy robić, bo jak widać ludzie chcą, a jak chcą, to chce się robić. Szanowni Państwo, ja Wam bardzo serdecznie gratuluję za odwagę. Jest jasno, jesteście trzeźwi, a już się bawicie. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. I nagrodą główną jest możliwość posprzątania po imprezie z KGW. No, najlepiej rano.